Cześć, z tej strony Michał. Dzisiaj jesteśmy na Osinie, jak już na ostatnich paru odcinkach. Mikiego nie ma, jak widzicie, bo jak Mikiego nie ma, to się każdy może domyślić, co jest. Nowy nabytek właśnie już nadjeżdża, gdzieś tu mi dzwonili, że są gdzieś w okolicy. Tutaj właśnie ten siedziałem na ławeczce tu, ale wyszedłem tutaj, bo tu muszę się schylić delikatnie, żeby nie urwać tam do kamery. Zobaczę, czy tam już ktoś jedzie może. O, jedzie ten sam mam chyba co ostatnio. Boże, patrz to, co się dzieje. Moja. Eurotrack, hardcore. Jak widzicie, nowy rożytnik i nowy pług. No, kwernela tam na faceboku ktoś mi napisał. Ty, ol, fajne koguty w tej przyczepie. Ua. Jaki kierowca jest? Boże. Halo, dobry. Dobry. To tam Witam. rozładowujemy, nie? No jo, ale ładny pług. Idzie pług Kvernelan 6-skibowy, tam zabezpieczenia resorowe i w ogóle, i w ogóle. No, i Unia Tyta 10 ton w malowaniu czerwono-zielonym. Niech pan tutaj uważa, bo Bo no, co? żeby się nie smyknął. O Boże, a pan może do przodu trochę jeszcze da, co? Dobra. Dobra, to zjadę. O Jezu, smyknął się. Trochę pan, ja muszę tam zajechać na do tyłu. Dobra. Pomału. Jak widzicie, no, nowy pług. Pług chyba kosztował 16 tysięcy. Unia kosztowała chyba 22 tysiące. No i za stary rozrzut 3 tysiące wpadło i tak dalej. No, ale ten pług muszę sobie gdzieś odstawić. Zaraz temu panu jeszcze rozpakujemy do reszty wszystko. Dobra. No, pług pod Zetorka będzie, wiadomo. A dzisiaj właśnie pojedziemy, raczej właśnie już gumy wozić. Bo nam zależało właśnie, żeby szybko przywieźli ten rozrzutnik. Dobra. Odepniemy sobie tutaj i jedziemy po rozrzutnik. Rozrzutnik może już pod Zetorem zostanie w sumie na dalszą część filmu i no. Ale zapakowali go, ciekawe. Panie, jakby to będziemy zdejmować? Kartnie pani zleci. Dobra, nic nie porywa? No, dobra. Jedź pan. Dobra, Dida. Łe, Dobra. idealnie. Idealnie, pa. Dobra, Dłużej pa. go wkładaliśmy. Wersja na szerokich oponach. No i wersja czerwono-zielona. Tak. No. Tak. Dobra, pan tu se da radę wycofać? Jakąś sobie dam radę. A żadnej kawki nic pan nie chce? Nie, dziękuję. O No tej godzinie kawę oszalał pan. bo... A którą mamy? No 18, no. Trochę późno dzisiaj jesteście. A Miki już ten współchłop już do domu po los. Co wy gadacie? No może was zobaczy, bo on tam mieszka gdzieś. Tam. A, to pewno rowerem minie. Może ten, może przyjedzie, zobaczymy panie. A widzicie już hedery pochowane, bo po żniwach u nas jest ogólnie. Dobra, na razie. No, na razie. No, po żniwach już wczesna jesień nadeszła. No. No, trzeba ten rozrzutnik może pod wiatę wstawimy, bo nie wiem, czy to Miki dzisiaj przyjdzie i czy to będziemy dzisiaj robić, czy nie będziemy dzisiaj robić. Trzeba cofnąć do tyłu najlepiej. No, ale po zatorka akurat taki rozrzutnik, bo będzie, że na górach nie będzie pękał zator. Taki nawet. Światła działają? Nie. Jestem. A się będzie działo? Jedziemy wozić? Czy jutro No rano? jedziemy, ej, ale ten gościu co kurde zapierniczał tym manem. Taki podmuch wiatru miałem, że myślałem, że mnie wyrzuci Z rowera? z rowera. Rowera. No, cześć wszystkim na odcinku. Miki się tu przywitaj. A dzień dobry, No, odcinek się nagrywa, tak? jeszcze raz. Łapka w górę możecie zostawić dla nowych nabytków. Jak wam się podobają, oczywiście. Dużo ich jest, dużo. Pieniądze za mleko przychodzą i w ogóle. Ale te opony to galantne są w tym rozrzutniku. To dobrze, bo jak nawalę ci pełny z takim, wiesz, szczubem, to kurde. No, wzięliśmy poszerzane jeszcze, nie? Dobra, wjeżdżamy tu na pole i będziemy wozić gnój, łot krów. Ale hałdy tutaj nasypał.
No jak ja przyczepami woziłem, Miki ładował. Czy przyczepą raz jedną, raz drugą. Ale tak, auto to raz dwa pójdzie. No jo, takim narzutnikiem to będzie ten, obywało. Dobra, git. Zdjęcie sobie zrobiłem. Łeć, szłyżki pełne. A tam jedna i troszeczkę. Nie, jedna nawet nie. Jedna? No mówię, jedna nawet nie. No. Ładujemy obornik, bo bardzo dużo w tym roku jest. Normalnie krów mamy już chyba 60. Zaraz wam powiem. Tak, 60 już ich jest. Tak się rozmnożyły. Na nic nie kupowaliśmy w tym sezonie krów. Tylko w zeszłym No nic, kupiliśmy. ani jednej. Tylko w zeszłym sezonie kupiliśmy i tak to właśnie wygląda. Ale mam katar, nie? Masakra, ludzie wam powiem. Nie wiem, czy się przeziębiłem, czy jakieś utulenie przyszło, czy co. Nie wiem. Ty, on ponad 10 ton mieści. On chyba mieści 12, nie? Nie, bo mam 10 ton i to jest 80%. 4,84. Naprzód tam trochę sypnij. O, Nie, bo tu. zanim go przeciągniesz przód, to... O, 12 ton ma. Ale ładny kopiec się sypie na nim, kurde. A ja nie, miałam płasko. No, no ty to takie tam płaskie te. Sorry ludzie, że za katar, nie? Ale... Ale kurde, przerokowali. Nic nie poradzę, no właśnie, nie? Kurde, wali fyst. Zobaczymy, czy ten, jak to z ubywaniem tu będzie. No zalecaną prędkością jadę tak 13 na godzinę, więc trójeczką, nie, dwójeczką szosową powolutku. No może to po, jak tak ubywa, to pole może zdążymy dzisiaj Miki nawieźć nawet. Pasowało i można było później zacząć żorać. No, czy jutro rano, czy jak. Nie no, może dzisiaj się zagna i trochę się ułoży. No zobaczymy, do której tu dalej zejdzie, nie? No, jak będzie koło 9, pół do 10, to już się nie opłaca, nie? Ej, Gienek, to jest mała górka i jedzie 10 już. A. Ale nie no, ludzie mam powiem, że katar mam taki, nie, że normalnie najchętniej do dramy to wiecie. Ten, ale na odcinku to ja tu nie będę świrował za dużo. Jeszcze zobaczę, czy się nagrywa. No, nagrywa się 7 minuta. Czyli tak do 35 można lecieć śmiało. Taki trochę krótszy odcinek, bo nie ma co z tego rozrzucania za dużo też właśnie nagrywać, bo to się może zbrzydnąć. Dobra, tempo ma i pyk. Ładne zdjątko sobie zrobimy. Czy nie wiem, czy ładne, ale zdjątko, tak powiem. Trochę tu może bardziej do płota przybiorę, bo tu zawsze słabiej. O, ten. Zrobisz kółko chociaż? No lekko. Mam jeszcze tak na oko pół rozrzutnika. A. On wagę chyba miał, nie? Na rozrzutnik? O Boże, wagę, co ty wagę w rozrzutniku? Nie miał, ja myślałem, że miał. Nie. To jakąś tę słabszą wersję kupiłeś. No, słabszą, na 20 tysięcy. Najdroższą, najdroższy. Bo Miki chciał zielony i czerwony. I a co, byś lubił sam czerwony, to jakby to wyglądał, by farba zeszła jak to z Unii, co? Czerwono-srebrny by był, taki ładny. No, ale taki też może być, no. To, co zrobisz, no. Jak Miki będziemy taki wziął... Szpraje, będziemy malować. Taki wzięliśmy i no, taki, już, taki jest i taki już zostanie, no. Chyba. Będzie A trzeba. Jak ja to się będę spać, mam. O, wałki będzie trzeba przepalonym olejem pomalować za rok. Żeby ten, żeby nie zgniły. No, tu ładnie nasypię, żeby Miki się ślizgał. Można by było nawet z domu włożyć ten, ale już tu pryzmy mamy półsypywane, bo nie wiedzieliśmy kiedy przyjedzie ten rożnik, no. Stwierdziliśmy, że ten, że najlepiej te pryzmy nadal powyłożyć tam, no wszystko. Tyle. Tyle tych pon, co my mamy, to masakra. Dobra, syp, tu Gienek. Do pełna nasypienie. No. Które chyba możliwe, że zabraknie tego gnoju? Co tam nie zabraknie, starczy. No tu było, czekaj, ile to przyszedł, znaczy się. No, on tu z 30 to nie jest lekko, damy radę, Gienek. Teraz może se zagnam przez środek jakoś i zobaczymy jak to pójdzie. Czekajcie ludzie, ja muszę sobie rozwiać smarkę, bo masakra, nie? No pyli tam pewno jakiś mlecz i... A jakieś inne zioło.
No i jadź dalej. Markę i tego knuka szybciej. Dobra, ludzie, już jestem. A se siądę do ciebie O nawet. Boże. Ulcy czekaj, no jadź. No czekaj, bo nie może uciągnąć. Dobra, dzida. A się podniosła ta klapa. No a jak hydraulika w torze, to jest dobra, kurde. Normalnie prasę to tam sekundę otwierał, widziałem jaką. Chcę sprawdzić jaki rozrzut. O Boże! Łe, łe, uciekaj. Już buta nie dostał. Kurde, szeroko sypie. Tym razem żeśmy na 3 razy jechali. Tym O małym. Boże, żeby aby. A 3 razy może by stykło. Gida, tak, we środę, gino. Tam taki środek jesteś. No nie no, przy środek może nie, ale żeby tutaj tego garba tutaj. Ten, żeby prosto można sobie było jeździć na spokojnie. Może ze świata zapalę, bo już ciemno. Trochę za bardzo przybieram. No kurde, nie mogę się przyzwyczaić, że ten rzut jest taki szeroki. Ale jak rozsiewasz sypie tak szeroko chyba. Nie no, jak upryskiwa, no. Ty starczy tego, no leciutko, jak już pół pola jest zrobione. No to dobrze. No. No tak. Ale tak cały czas nierówno jeżdżę, kurde. No ciężko się wczuć w taki wielki rozrzutnik, wam powiem. No trzeba tak, o tak. O, tak trzeba jechać, tylko że słupek za to, że zasłania. Więc tak nie pojedziemy. No, ale warstwa chyba dobra jest. Jak tam warstwę oceniasz? Bardzo dobra, idealna po prostu. O masz. O dobrze. No, ale tak to ten, tak to fajny rozrzutniczek, polecam. Łapka w górę i jeżeli nie subskrybujecie, to też możecie napisać, możecie suba zostawić i w komentarzu możecie napisać, że zostawiliście łapkę w górę. Ja wam przyknę za to serduszko i możecie też napisać, jak wam minął dzień, co tam u was się robi teraz, czy tam już jak ktoś ma krowy, czy kiszonki już ten, czy już pościnane ma. U nas wczoraj się, no, prasowaliśmy, nagrywałem ogólnie, no, wam powiem. No. U nas, no po prostu prasowanie siano nagrywałem, o, tak No powiem. tak. Aha. Chodź do mnie, nasypię No ci. właśnie, chodź ty do mnie, to mi nasypiesz jedno, mi będę dalej jechał i potem znowu. No ustaw się, ja do końca dojadę i tak. Jakbyś maskę nie dostał, bo zaś będzie trzeba myć. O Boże, cofnął tam. Dobra, dawaj. Normalnie tak o. Dobra, jedziemy dalej. Siostra na pełnej. Ale dobrze, że tak wieczorem wywieziemy ten gnój, to przynajmniej ten tak nie wyschnie. No, bo teraz trochę rosa wejdzie na pewno. No, ty jeszcze zostawisz tego gnoju. Ja tym, co mam Mówisz? na rozrzutniku, chyba zrobię to wszystko. Aha, no to dobra. No, ci mówię. Tylko na zakrętach on jest ten, tak dziwnie, nie? Że jak skręcisz za bardzo, to takiego małego mijaka ci zostawia. Jebany hackberry. No. No dokładnie. Hakenberry tam na pełnej. Dobra ludzie, nie będziemy tu przedłużać, bo coś tak nie ma jakoś ten co gadać przy tym wieczornym rozrzucaniu obornika. Łapeczkę w górę możecie napisać, możecie też napisać, że fajny rozrzut, hashtag fajny rozrzutnik w komentarzu, jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu. No i trzymajcie się do kolejnych odcineczków. Na razie, cześć! Tak.